Kibice Realu Madryt już po raz 25 zjechali do Krakowa z całej Polski, aby wspólnie spędzić weekend na integracji i razem obejrzeć derby Hiszpanii, czyli starcie Barcelony z Realem Madryt. Jesteśmy w tej chwili na 25 oficjalnym zlocie kibiców Realu Madryt, przeprowadzonym, stworzonym, przygotowanym przez Polskie Stowarzyszenie Aguila Blanca. Jesteśmy jedynym stowarzyszeniem Realu Madryt w Polsce i takie imprezy organizujemy cyklicznie przy okazji klasyków, czyli meczów z Realu Madryt z Barceloną. Na zlocie zawsze oprócz meczu dzień wcześniej mamy imprezę integracyjną, na której ludzie oczywiście z tych wielu miast tak poznają się. Jest to okazja, żeby wiadomo tutaj poznać, spędzić czas w wspólnym gronie i razem dzisiaj obejrzeć tak mecz, dopingować ukochany klub. Na takim zlocie jestem pierwszy raz tutaj. Byłam na meczu w Warszawie, jak był Real Madryt, no to mi się strasznie podobało, no i chciałam tak poczuć tę atmosferę jeszcze raz. Zloty są po to przede wszystkim, żebyśmy my jako kibice Realu, jako polscy kibice Realu mogli się po prostu spotkać. Jesteśmy rozsiani po całej Polsce, widzimy się dwa razy w roku, to jest taki weekend, kiedy po prostu możemy się spotkać, możemy porozmawiać, możemy gdzieś tam wypić jakieś piwo, wspólnie pośpiewać, pokibicować i albo świętować, albo wspólnie płakać. Przez ten klub nauczyłem się języka hiszpańskiego, wyjeżdżam na mecze i dzięki Realowi poznałem tyle wspaniałych ludzi z całej Polski i z całego świata, bo również jeździmy na mecze za granicę, gdzie po prostu poznajemy osoby z całej Europy i świata. Kończymy wieczorną kronikę. Jutro o 7:30 spotka się z Państwem Małgorzata Obczowska. Zapraszam w jej imieniu. Teraz już dziękuję za uwagę. Dobranoc.